To są wiadomości Radia Szczecin. Brytyjczycy chcą wyjścia z Unii Europejskiej, tak wynika z oficjalnych wyników przeprowadzonego w czwartek referendum. Za Brexitem opowiedziało się 52% głosujących, czyli ponad 17 milionów osób. Większość z nich to mieszkańcy Anglii i Walii, pozostania Zjednoczonego Królestwa w Unii chciały Szkocja i Irlandia Północna. Kraje te nie wykluczają teraz więc opuszczenia Wielkiej Brytanii. To są wiadomości Radia Szczecin. A w Polsce rozpoczęły się wakacje. Uczniowie pożegnali się z nauczycielami i odebrali świadectwa. W Szczecinie dwumiesięczną przerwę od nauki rozpoczęło 40 tysięcy dzieci. Ponownie do szkół wrócą 1 września. Więcej na radioszczecin.pl. W ostatnim dniu roku szkolnego przy szczecińskim liceum plastycznym po remoncie otwarty został skwer imienia Guido Reca. Plac imienia założyciela szkoły będzie miejscem, w którym uczniowie będą mogli pokazywać swoje obrazy. Oprócz gablot na pracę na wyremontowanym placu na Podzamczu są nowe alejki, ławki i zieleń. Guido Reca był malarzem, pedagogiem i historykiem sztuki. Szczecińskiego plastyka założył w 1948 roku. Pogoda w Radiu Szczecin. Upalnie, 32 stopnie w Szczecinie, nad morzem kilka stopni mniej. Wiatr północny słaby, ciśnienie spada. W nocy 18 stopni, a jutro możliwe burze i maksymalnie 31 kresek. Lista przebojów Radia Szczecin. My już w gotowości przed sobotnim meczem Polska-Szwajcaria w Mistrzostwach Europy Euro 2016. Ile będzie? Dobrze będzie. Dobrze będzie. 1-1 i po karnych awansujemy. Ale teraz koncentrujemy się na najnowszym notowaniu naszej listy przebojów. Dziś po 20:00 zapraszamy Was bardzo serdecznie, abyście te ostatnie chwile przed meczem spędzili razem z nami. Dzisiaj piłkarskie zdecydowanie notowanie. Zachęcamy do słuchania, tym bardziej, że będziemy mieli także premierę nowej piosenki, bardzo lubianej, bardzo popularnej polskiej piosenkarki. Dzisiaj premiera we wszystkich stacjach radiowych, również u nas. Zapraszamy. Premiera tygodnia po 21:00, od 20:00 do 22:00 lista przebojów Radia Szczecin, a później w piątkowy wieczór Balanga, czyli domówka. Bądźcie z nami. W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Szczecin.